Hej moi drodzy, z tej strony Shiro. Wracamy do Reinette King League of Legends Story. Moi drodzy, zanim zaczniemy, w sumie zauważyłem, że jest tutaj coś takiego jak podgląd modelu oraz przeglądaj skórki. Ja tego nie widziałem wcześniej. Na tej wersji, którą mam, mamy odblokowaną specjalną skórkę zniszczoną Ilao i ja nie zauważyłem, że to było z dołączonym DLC. Więc pozmieniałem od razu te skórki i tak dalej. Dodatkowo jeszcze przed nagraniem zacząłem sobie tak patrzeć mniej więcej nasze umiejętności i co jest dalej w tych bestiariuszach i tak dalej. I zauważyłem, że jest coś takiego jak zaklinanie. Mamy 24 przepisy odkryte, tak więc myślę, że jest to dosyć sporo. No i co, kochani, dalej? Ja teraz przerwę w razie czego nagrywanie na chwilę. Porobię jakieś tam zaklinanie. Ewentualnie może wam to przyspieszę. O, to w sumie jest lepsze. Przyspieszę wam to wszystko. I myślę, że rozdamy jeszcze runy, bo mamy jeszcze po jednym odłamku run z każdej postaci, więc możemy zrobić sobie taki upgrade tego wszystkiego. No i mamy jeszcze punkty umiejętności, które tutaj już nam się odblokowały. Tak więc dobra, zacznę od umiejętności i za chwilę do was wracam, bo tego przyspieszać nie będę, sobie poczytam dokładnie co jest do dodania i tak dalej. Tak więc wracamy już za chwilę. A więc okej, moi drodzy, już jestem z powrotem. Wiecie co, zrobiłem to zaklinanie bez was, bo w sumie chciałem sobie popatrzeć dokładnie co dają te runy i jak i mniej więcej działają, co potrzeba. I z tego co zauważyłem, to tak, jeżeli mamy wystarczającą ilość składników, mamy szansę powodzenia na 100%. Jeżeli nie mamy jakichś tam składników, ewentualnie mamy czegoś mniej, już spada do 40 kilku procent. Czym mniej mamy materiałów, tym procenty są mniejsze. Na razie nie ryzykowałem, bo nie wiedziałem dokładnie, czy nie pali przypadkiem już przedmiotu razem z niepowodzeniem, tak więc byłoby szkoda. Ale tak, co ja zrobiłem w sumie? Dla Ilaoi dałem zwiększenie wartości szybkości o 53 punkty oraz moc ataku o 11 punktów. Z tego powodu, że na początku rozporządziłem Yasuo. To może być co, w ogóle zacznijmy od niego. Po pierwsze, ulepszyłem wszystkie bronie z niebieskich na takie fioletowe, coś takiego, na epickie. Dzięki temu zwiększyliśmy automatycznie atak obrażenia samej broni ze 140 na 172, więc to jest sporo. Zastąpiłem Manamune, która miała 148 punktów. No to mamy akurat wytrzymałość, dodatkowe obrażenie i kadzież życia. Wydaje mi się, że to jest spoko, mimo że to było 5 punktów ładowania many. Dodatkowo zwiększyliśmy moc ataku o 32 punkty z enchantu, tak więc myślę, że jest spoko. Nie ładowałem nic, żadne zbrojki, żadne amulety, nic z tych rzeczy, bo stwierdziłem, że to nie ma sensu. Zresztą pierścieni i innych talizmanów chyba się nawet nie da ulepszać. Dla Brauma dodałem 20% szansy na stworzenie tarczy chroniącej przed obrażeniami przy każdym trafieniu. Tarcza pochłania 30 punktów obrażeń, więc 20% to jest 1/5. Myślę, że w sumie mu to wystarczy. Nie chciałem dawać mu jakichś tam super tych buffów i tak dalej, no bo to jest jednak broń na 8 poziom. 8 poziomu to jest broń. A wiadomo, że czym wyższy, tym lepszy. No tak samo tutaj użyłem tego ulepszenia na fioletową broń. Na epicką. No i wracając do Ilaoi, zwiększyliśmy jej wartość szybkości o 53 punkty oraz ataku o 11 punktów, ponieważ tylko to mi zostało. Nie chciałem ryzykować, nie chciałem tracić broni, więc myślę, że to jej wystarczy. Dobra, to już mamy załatwione. Umiejętności. W Ilaoi dodałem z tego, co widziałem. To nie to. Tak, w Ilaoi dałem jej Aleja Szybkości usuwa dwa osłabienia z celu. To jest bardzo przydatne, bo wiele razy mieliśmy takie sytuacje, że mieliśmy jakieś tam osłabienia, a nie mieliśmy żadnego healera. Jeszcze przedtem, jak graliśmy Ilaoi z jej akolitami, mieliśmy tych akolitów i oni mogli właśnie usuwać osłabienia z celu. To było dosyć spoko, bo jeżeli mamy jakieś tam osłabienie, które nam, nie wiem, daje krwawienie lub coś w tym stylu, no to takie uzdrowienie bardzo się przyda. W Braumie, kochani, co ja dodałem? Co ja dodałem w Braumie? Bierne, tak. Zmniejszenie otrzymywania obrażeń magicznych, dodatkowe 6% w czasie rzucenia umiejętności. Myślę, że jak będziemy tam ładować jakieś odepchnięcie czy coś, też się może przydać. Bo w sumie powiem wam tak. Nie chciałem ładować mu nic w umiejętności tego typu, chyba że... Wiecie co?
Ej, w sumie to nie jest głupie. Wiecie co? Tak, zrezygnujemy jednak z tego, bo w Braumie nie rzucamy jakichś tam super ataków, więc myślę, że to mogłoby być spoko, w szczególności, że ma moc ataku, jeżeli będziemy na przykład na Yasuo rzucać, to mamy plus 5 DPS-a. 5% oczywiście. Dobra, teraz Yasuo. Co zwiększyłem w Yasuo? Tu też nie miałem zbytnio jak szaleć, bo jeszcze mam zblokowane trzecie runy, znaczy trzecie umiejętności. I stwierdziłem, że dam mu po prostu w uderzeniu wichury dodatkowe 13 punktów obrażeń, za każde wyrzucę 10 punktów przeładowania. Będziemy używać tego dosyć rzadko, więc to jest taki w sumie punkt wyrzucony w błoto. No ale możemy to w każdej chwili Brajczego odzyskać, to nie będzie problemu. Dobra, to umiejętności mam już zahaczone. Runy. Co zwiększyłem w runach? Runy działają na takiej zasadzie, że musimy wydawać punkty, żeby je zdobyć. No, mamy dwa punkty, więc musieliśmy albo użyć jednej umiejętności za dwa punkty, albo dwie po jeden. Tutaj nie było w sumie szału, bo mieliśmy aktywną maskę jeden przy każdym jakby ataku. Więc to na pewno zostaje, bo to jest bardzo przydatne. Na koniec walki leczy każdego członka drużyny 76 punktów zdrowia. To w sumie też jest spoko, ale myślę, że zwiększona moc leczenia o 7,5% plus maska bardziej się przyda niż to. No i zwiększenie moc leczenia o 15%. Następnie, w Braumie za to już dodałem ten punkt drugi. Mieliśmy wcześniej tą tarczkę, która zakryty daje nam 122 punkty obrażeń pochłanianych. Tutaj mieliśmy zwiększenie moc tarcz chroniących przed obrażeniami o 10%, no ale nie mamy w sumie nikogo, kto rzuca tarczę, więc no oprócz samego Brauma. No i zwiększenie fizycznej i magicznej obrony o 20%. To też w sumie jest fajne, ale tutaj mamy zaczynanie walkę z tarczą chroniącą przed obrażeniami, która pochłania 130 punktów obrażeń. Myślę, że początkowo w takich głupich starciach, gdzie mamy jakieś tam, nie wiem, wilki czy jakieś inne tego typu rzeczy, to przyda nam się bardziej. Potem może przejdziemy na zwiększenie obrony 20%. W Yasuo sytuacja jak w Illaoi. Myślę, że walka z 15 punktami przeładowania jest w sumie niepotrzebna, bo i tak walimy na początku z zwykłych ataków. Wzrost obrażeń trafienia krytycznego o 12%. Myślę, że też nam się nie przyda, w szczególności, że mamy tylko 15% tego kryta. To w sumie czułbym, że są zmarnowane punkty. A dzięki temu mamy zwiększoną moc ataku o 5% i 10% szansy, że dowolny atak przyzna 20 punktów przeładowania. Rzadko, bo jest no, w sumie 1 na 10, 1 na 10 ataków, że tak powiem, zwiększy nam to 20 punktów przeładowania, no ale zawsze coś. Dobra, tu już mamy wszystko zrobione, w ekwipunku nie zmieniłem nic oprócz tego właśnie mana muny. I lecimy dalej, tylko na czym my skończyliśmy tutaj, to już nie pamiętam. A, walczyliśmy z bossem na samym końcu. Pierśń wyroczni, trochę many, lekcje Illaoi. Ja chcę Illaoi i uleczymy w sumie Brauma, bo on widzę, że dostał trochę po tyłku. Nawet na dwa razy masz overheala. I tak, zyskaliśmy ten bodajże relikt księżyca w tej chwili. Ciekawe, czy one się porespiły. Mam nadzieję, że nie. Więc włóżmy go tu, gdzie był. Kontynuuj, to już czytaliśmy. Dobra. Co kół oczekuje działania ze strony Illaoi? Umieść księżycowy, kamień księżycowy. To już mamy. To czy to coś nam dało? I gdzie jest ten relikt słońca? To jest też lepsze pytanie. Tu już byliśmy. Jak w ogóle wygląda mapa? Tu jest zafloadowane. Ej, bo w sumie byliśmy tutaj, ale nie byliśmy tutaj, więc jeżeli teraz znów z północy sobie przeniesiemy te wszystkie graty, to będziemy mogli wejść tam. Więc chodźmy teraz, przełączymy jeszcze raz tą wodę. Ja w ogóle powiem wam szczerze, że trochę mi się porąbało, bo miałem dosyć spory zapas i coś mi się uwaliło, że robiłem odcinki 40 minut. Prawda jest taka, że robiłem odcinki 30 minut. Ja wiem, że to jest 10 minut więcej dla was, aczkolwiek dla mnie w renderowaniu i wrzucaniu tych filmików jest troszeczkę gorzej. Mam teraz naprawdę dosyć ciężki okres. Ciężki okres, bo nie dość, że pracuję, to jeszcze robię filmiki. I przez to niestety nie mam czasu na inne rzeczy. Tylko tak, gdzie tu jest to przejście? Gdzieś tutaj musi być jednak. Myślałem, że tu jest, ale jednak nie. To jest chyba tu. Dobra, tu jest jakieś przejście. Ale co to nam daje? Czy tu jest sporo?
Ta nora wygląda na wystarczająco dużą dla poro. Może Braum mógłby coś tu znaleźć. To lecimy Braumem. Przyjrzyj się obszarowi. Braum kuca i próbuje wypatrzeć koniec tunelu, jednak ten niemal natychmiast zakręca gwałtownie. Z wnętrza nie czuć żadnego podmuchu powietrza. Braum nasłuchuje cierpliwie, jednak do jego uszu nie dociera żaden dźwięk, który wskazywałby na jakikolwiek ruch wewnątrz tunelu. Przejście jest chyba bezpieczne, jednak Braum nie ma zupełnej pewności. Poślij poro. Braum posyła poro przodem. Ostrożnie, mały przyjacielu. Gdzie się znajdzie nasz poro? Do skarbu. Poro znalazł skarb. Ciekawe, jak ty to przyniesiesz. Gdy poro wraca, Braum delikatnym ruchem łapie je w dłonie. Już się bałem, że nie wrócisz. Niepotrzebnie się troskałem. Pierścień obrońcy, stalowa wędka i smakowity robak. Dobra. Czyli tak, mamy kolejne nieumiejętności, ekwipunek. No, oto. Mamy jakiś pierścień. Fizyczna obrona 11, magiczna obrona 33 i wytrzymałość 34. To jest w sumie spoko. Moc nam ataku spadnie, ale to nas nie boli. O, no i Braum ma teraz fajne resiki. Ma 780 HP, no w stosunku do Yasuo. To jest prawie dwukrotność. Miło, nie powiem. Tak patrzę, gdzie jest tutaj to przejście? Tu nic nie widzę. Tu również nic nie widzę. Żeby tu nie było przejścia. No nie no, skarb tu był. Tu było przejście do skarbu. Gdzieś tu jakby pod schodami. Gra nas robi wała porządnie. Tu jest przejście jakimiś ściekami, tylko gdzie może być to przejście? Posłałem wodę na południe, więc w teorii teraz powinna tam być ta woda. Mamy jakoś wyrwać te kraty? No nic, przejdźmy się i zobaczymy za chwilę. To było przejście chyba tam dalej, prawda? Nie, tutaj. Woda jest na południu, nie wiem, czy tam były jakieś moby, czy my coś zostawialiśmy, czy nic nie zostawialiśmy. A wiecie co, może zobaczmy ten fishing. W sumie tyle wam go już obiecywałem i jeszcze tego nie robiliśmy. Musisz mieć wędkę i przynętę. No dobra, ekwipunek. Czemu nie mam tu wędki? Wędkowanie. No dobra. W menu wędkowania zarządzasz swoim sprzętem wędkarskim. Możesz też sprawdzić kolekcję wszystkich rodzajów ryb, jakie udało ci się złowić. Sprzęt wędkarski jest współdzielony przez wszystkich bohaterów. Wybierz gniazdo wędki lub przynęty, aby przeglądać i wybrać aktywne wyposażenie. Połączenie wędki i przynęty zwiększy twoje możliwości w zakresie wabienia rzadkich ryb i łowienia ich. W każdej chwili możesz zajrzeć do swojego dziennika wędkarza. W tym dzienniku zapisywane są informacje o tym, jakie gatunki ryb udało ci się już złowić. Pamiętaj, aby odwiedzać sprzedawcę ryb. U niego kupisz sprzęt wędkarski oraz wymienisz złowione ryby na cenne czarne korony. Dobra, mamy stalową wędkę i przynętę, mamy smakowitego robaka. Ale jak to się robi? Dobra. O nie! Kręć kołowrotkiem. Jest spławik. Gdzie są ryby? Tu są ryby. Nic nie widzę. A, jeszcze tu jest. Co ja tu mam robić? Duża sztuka, nie wiem co zrobiłem. Neonowa meduza. Przezroczysta meduza zdająca się unosić w wodzie. Świecąca wyjątkowym blaskiem. Nowy rekord. 24 kilo prawie meduza, naprawdę? No to mówimy dalej. Nadal nie wiem jak to działa, serio. Mogę tak po prostu przyciągnąć? Chyba tak. Kałamarniczka z Wysp Węży. Mała kałamarnica, która jest równie waleczna co ogromny kraken. Chodź, rybko, chodź.
Chyba już rozumiem, o co chodzi. Czerwony pasek to jest napięcie naszej żyłki. Bonsaty są. Duża brązowa ryba, która zamieszkuje głębokie wody. Posiada długie wibrysy podobne do kocich. 28,5 kg. Ładnie. No daleko. A tam dalej są jakieś ryby? Chyba nie. Oj, to babcia. No już się zmęczyłaś, chodź. Okoń niebieskiego płomienia. Średnia ryba o dużych kłach, zamieszkująca okolice Wysp Węży. Dobra, ale to już na razie starczy. Mniej więcej już wiemy, jak to wygląda. Złapaliśmy 3 ryby, żadnej nie przepuściliśmy, więc jest dobrze. Teraz może trochę walki. Stawmy na to. Tu jest jakieś przejście. Wcześniej go chyba nie było, albo ja go nie zauważyłem. Chyba, że go nie zauważyłem. Pewnie będzie jakiś boss kolejny. Słońce! Chyba zaczęliśmy trochę od dupy strony, wiecie? Takie mam wrażenie. Dobra, co mam tu ustawić? Wskazówki. O Jezu, nie lubię czegoś takiego. O Jezu, bardzo czegoś takiego nie lubię. To jeszcze nie tak. I myślę, że to będzie tak. Teraz musimy całkowicie wszystko przesunąć. O nie, jesteśmy zgubieni. Poszło. Na platformie umieszczono dysk, który przypomina słońce. Przyjrzy się dyskowi. Dysk posiada duchową energię buru. Teraz spoczywa w ciszy w kamiennej komnacie. Bije od niego ciepło i energia. Weź dysk. Bierzesz w dłonie dysk. Pulsuje ciepłem w twoich rękach. Milutko. Idziemy dalej, mamy już 2 dyski, więc jest super. Panel reaguje na słoneczny dysk. Pomieszczenie... A, coś tam. Czyli co, teraz w teorii mamy już snopy światła. Możemy jakąś zagadkę już w tej chwili rozwiązać. Teraz pytanie, czy to się przemieści tutaj? Chyba nie. Nie przemieszcza się. Wnieśmy to tu. Bo tu jest zepsute. Tu jest zepsute, kochani. Coś tu ewidentnie się rozwaliło. O. Ale widocznie miało być to tu. Zejdźmy sobie niżej. Dostałeś czy nie dostałeś? Dostałeś. Tak najlepiej rozstrzygnąć spór. Dobra, zobaczmy teraz, jak nasze upgrade'y... Jaki ty masz miecz fajny? Jak nasze upgrade'y... że tak powiem, sprawdzą się w walce. Krakenia, mniszka mgły. 104, pięknie. Loi ma 2. No tak, Braum nie wiem czemu atakuje dopiero teraz. Czy dopiero po nich, że tak powiem. No nie jesteś nas. Dobra, natychmiastowe. Walimy tu krakenią mniszkę. Pudło. Au. Au, za prawie stówę. Ponad stówę. Nie no, Braum. Bierz się w garść. Tam tu i dziadu. Jeżeli te skórki wam się nie podobają, to śmiało piszcie w komentarzach, możemy je zmienić. Ale ja... jeszcze nie możemy. Dobra, kolejny szybki cios. Udło? Ej, co wy macie? Zwiększa szanse na unik o 35%. Przeciw wszystkim atakom niepochodzącym z alei mocy. Aha. I trzeba walnąć aleją mocy. Dobra, ale możemy już zrobić to.
i walniemy ją gdzieś tu, bo oni i tak zaatakują, nie ma innej opcji. Prawda objawiona w czasie. Oj. Oj, 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 ty się broń, bo teraz dostaniesz po łbie. Dobra, rozproszyliśmy jego buffa. Po 12, boże, easy. Ale to było easy. Dobra, teraz ciebie możemy bić i akurat na aleję mocy trafisz. Znaczy na naszego buffa. Ty już atakuj tu. Prędkość. Żebyś sobie wbił znowu tego buffa? Nie. Teraz Braum. No się bronimy. I tak byśmy jej nie dobili. Dobra, delikatnie dostanie. I tak, 66 punktów. Serio? Jeden punkt. Kurde. No dobra, spróbujmy. Jest to 14 obrażeń. Wszyscy stoją prawie. A jednego nie ma. Piękny strzał. Teraz nie boli. Nie no, masełko zarąbiście. Masełko zarąbiście atakujesz. Braum już nie ma amta. Mamy 15% zwiększoną moc. To chyba jest podsumowanie. Dobra, 66 punktów. To my dobijemy. Zostaniesz trupem, zapewniam. Aleja równowagi. Dobra, odsuniemy go jeszcze w kolejce. Może się uda. 102. No dobra, spróbujmy. Powinien wpadło. Wow. No i z racji tego, że w sumie tak już mamy win game i tak to stracimy. Prawie do 400. Pięknie. Może innym razem. Dobra. Pykło nam. Nikt levela nie dostał. W ogóle zauważyłem, że tam jest jeszcze kilka miejsc na ulty. Poznano nowe zakręty z tego warsztatu. Ja tego nie brałem wcześniej. No niedobrze. Myślałem, że już to braliśmy. Czyli tak, musimy teraz dostać się na drugi brzeg. Tylko tam jest kolejny przeciwnik, więc będzie kolejna walka. Będzie kolejna walka. A my już zaraz musimy kończyć odcinek. Ja też dostałem do 90. Dość już uciekania. On dla Yasuo, świetnie. I tak, tu jest znów woda. I śmierci, czyli przydałoby się najpierw go uwalić. Czyli tak, aleja mocy, aleja szybkości i natychmiastowa śmierć. Innej opcji nie widzę. Ja ono ma HP. Od cholery. 104. Czy Braum zada za 56 punktów obrażeń? Chyba nie. Liczyłem na kryta. 50. Ale jak damy aleję i szybkości, to i tak tamten zaatakuje. No ale ubijemy tamtego. Tylko tak, teraz będzie atakować ten mag i potem będziemy skazani. No to nie, nie możemy tak zrobić. Pora na Brauma! Braum może przyjąć kilka ciosów jeszcze, to nie jest problem. 126 tarczki, więc ludzik. I tak, tu będzie 65. A nie, są natychmiastowe, to tu możemy sobie wziąć z alei.
Będzie za 20, to będzie za 10, 138 punktów. Ale wiecie co, ja bym walnął już z Alei Mocy. Bo kryt nam na Iloi nie jest potrzebny, nie oszukujmy się. Dzięki temu rozwalimy jej już tego buffa. Bo im też kryty podpadają. I heal poleciał, dobra. To się nic nie stało. To się w sumie nic nie stało. 126, 109, 147, 121. Kurde. Mamy kryta w sumie, możemy próbować, ale on i tak zaatakuje. No trochę mi się to nie ima, powiem wam szczerze. To jest 104, coś lepiej walnąć tym. Dobra, może kryt wpadnie. Liczę na to. Niestety. I tak, Brom ma jeszcze 126, to ja myślę, że mogliśmy ubić tego. Już nie atakujesz. Iloi rozprasza. No za 75. No i tu też za 75. No dobra, to już się robi groźnie. Jak weźmiemy z Alei Równowagi, to akurat będziemy stać na naszym buffie. Dobra, zróbmy to tak. Natychmiastowe, obrona. Dobra, to już nie było tak źle. Ultimate gotowy, więc możemy przy okazji wszystkich może uleczyć. Jak myślicie? Koleja szybkości to nie wpadnie. Chyba, że naprawdę uleczymy ich tym. 166. Abramowi by się przydało. I na Aleje Mocy 172. Dobra, zróbmy to w ten sposób. Szukam porady. Już masz full HP. No i ewidentnie to się przydało. To się przydało. Nie najgorzej. Krytyk wpadł. Dobra, ale Braum już nie masz taunta. Ty cały czas tauntujesz. Innej opcji nie ma, ty masz za dużo HP, żeby atakować. Natychmiastowe, 104, 108, kurde. Ile ty masz szansy na kryta? Nie masz szansy na kryta. Nie wiem czemu, ale ty nie masz tego. Chyba, że tego nie widać. Nie wiem, ryzykować czy nie ryzykować? To jest 104 punkty obrażeń, to nie jest w sumie jakoś mało. Dobra, wie czego Braum dobije. No i ryzyk fizyk się opłacił. Super. Natychmiastowe walimy w szczura. I teraz tutaj w stylek poleciał. 37 krytyk, kurde. Broń się. Natychmiastowe, a może nie? Nie, nie walimy natychmiastowe. Mamy ulta przecież, kurde. Nadszedł no to koniec. Sayonara. Pokaż masło, zabij, zrób one hit killa. No i był, 722. Kurde, ale on wali kryty piękne. Zawsze mam jakiś cel. Ale ty walisz kryty. I to mi się podoba. Dobra, padł level? Padł. Iloi i masło mają po 11 poziom. Jeden punkt ulepszeń i lecznicza mgła ulepszenie drugiego poziomu. A tu szalająca wichura, nadchodzi tornado, jeden punkt ulepszeń. No w sumie dla Yasuo to tam bez rewelacji. Zdążę zrobić jeszcze jedną walkę? Próbujmy. Będzie trochę dłuższy znów. Nie martw się, będzie szybko. Wiem, że uwielbiacie te walki, więc...
Więc macie walki. Pamiętajcie o subikach. Nie to. Pamiętajcie o subikach, bo subiki mnie bardzo motywują do tej ciężkiej pracy po pracy. No to ja sobie robię, ale zostawcie suba. No i komentarze. No i ocenę filmu, wiadomo. To tak, on chyba jak... Tak, on uleczy wszystkich. Zesrany healer, no. Jeszcze z takim lifestealem? Ej. Głód mroku. Zadaje 17 punktów nieuchronnych obrażeń przy każdym otrzymaniu leczenia. Niedobrze. Ale jeszcze masz tarczkę 90 punktów, więc luz. Wszyscy mamy tarczkę, fajnie. Natychmiastowe aleja. 120 akurat dobijemy i masło zaczniesz atakować tamtego. Najpierw bitka, później wyżerka. Dobra, zaatakuj tak. Piękny strzał. Natychmiastowy, 50 punktów obrażeń. Mamy tamto. Broń się, bo on teraz będzie atakował. Tarczkę, super. Mamy już super... Nie mamy super umiejętności, jednego punkta brakuje, naprawdę? Czy to ten boss? Tylko czy on ma jakiegoś debuffa? Nie. Więc bez problemu możemy go zatkać w ten sposób. Tu jest 86. Nie, myślę, że tu. W ten sposób go zatkujemy. Tu walniemy natychmiastówkę. Za 50, czy mi się coś uda zrobić. I tak już tamto nie ma, więc możesz atakować. Liczymy na ciebie, Jasuo. A kurde. No i pięknie. Masło znów wyleśnił. Bogini nas prowadzi. Kolejne łupy, czy Braum zostanie level? Dostał level. Punkt ulepszeń oraz heroiczny skok, ulepszenie drugiego poziomu. Dobra, moi drodzy, ale to już dzisiaj będzie na tyle. W następnym odcinku myślę, że zrobimy w końcu te nasze talerze, płyty w sumie, nie talerze, talerze to mam w kuchni. I moi drodzy, pamiętajcie o subskrypcjach, pamiętajcie o komentarzach i ocenie filmu. To będzie taka mantra moja przepowiadana. I do zobaczenia już w odcinku 14, bo to jest chyba 13. Dobra, dzięki jeszcze raz. Trzymajcie się, grał dla was Shiro. Hej, hej.